Mowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem radia Kielce jest dzisiaj poseł Krzysztof Lipiec, lider wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwa. Panie pośle, wczoraj rząd przyjął założenie nowego wielkiego programu społecznego, zapowiadanego zresztą już w ubiegłym roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie się on nazywał Mama 4 i ma doceniać mamy, które męczyły się z wychowaniem kilkorga dzieci. Tak, rzeczywiście to jedna z obietnic rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wiosną minionego roku pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował i zapewnił o tym, że ten projekt będzie wdrażany i dzisiaj można powiedzieć, że jest to rzeczywiście fakt. To są tak zwane matczyny emerytury bądź program. Mama 4, plus. tak to jest, a faktycznie przekładając to na język prawa, które jest w tej chwili w procesie wdrażania, bo wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, mam takie przekonanie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu to będzie przedmiotem debaty parlamentarnej. I od 1 września to nowe świadczenie, świadczenie wyrównawcze świadczenie rodzicielskie, bo tak będzie głosił tytuł tejże ustawy będzie wdrożone w życie. To jest dobre rozwiązanie, bo wreszcie rządzący... Pamiętali o tych, którzy mają wielkie zasługi No dla właśnie, aż że do tej pory nikt nie wpadł na pomysł tego, żeby wypłacać emerytury kobietom, które zajęły się przez całe życie praktycznie wychowaniem dzieci i nie miały czasu, nie miały możliwości, żeby podjąć pracę. No dokład, dokładnie tak, ale zajęły się wychowaniem dzieci i to w rodzinach wielodzietnych. Dlatego, dlatego tutaj mówimy właśnie, że to świadczenie będzie przysługiwało tym mamom, które wychowały co najmniej czworo dzieci. To jest Ważne, szczególnie w tym czasie kiedy mamy do czynienia z wyludnianiem się naszego społeczeństwa. dlatego też to jest świetne rozwiązanie, że rząd pragnie docenić tych te kobiety, które rzeczywiście mają dla naszego państwa duże zasługi, bo przecież pamiętamy nie tak dawno był wdrożony też program w ramach polityki rodzinnej, który miał zwiększyć dzietność w naszym społeczeństwie program rodziny. Na 500 plus, program, który dobrze się przyjął i mam takie przekonanie również, że ten projekt Mama 4 plus też będzie dobrze przyjęty. On jest skierowany do tych kobiet, które tak jak już tutaj mówiliśmy, urodziły i wychowały w rodzinie więcej niż czterech, od czterech czworo dzieci. No ale przede wszystkim nie mogąc świadczyć pracy, nie wypracowały stosownego wieku, tak aby można było uzyskać emeryturę i w ramach tego świadczenia ta emerytura będzie wypłacana na poziomie minimalnym. Ten projekt jest skierowany również do tych pań które w międzyczasie zdołały świadczyć jakąś pracę, ale rzeczywiście nie spełniły określonych wskaźników, które predysponowałyby ich do tego, aby świadczenie emerytalne można było otrzymać. Tutaj tym warunkiem koniecznym i wystarczającym, aby świadczenie emerytalne na poziomie minimalnym otrzymać, to jest właśnie wychowanie. Co najmniej czworo dzieci w rodzinie. I osiągnięcie wieku emerytalnego I Osiągnięcie czyli wieku emerytalnego, lat. tak, 60 mówimy lat. mówimy o kobietach mówimy 65 O mamie 4 plus, a tymczasem również ojcowie mogą liczyć na to, że zostaną w ten sposób docenieni, jeżeli zajmowali tak, się prawą. ojcowie jeśli samotnie wychowywali, wychowywali też na podobnych warunkach dzieci w tych rodzinach wielodzietnych, też będą mogli występować o takie świadczenie. No i pojawia się pytanie, chociaż pewnie za wcześnie jeszcze mówić o szczegółach tego programu. Na razie jest to rządowy projekt, jeszcze nie przyjęty. Przy sejmie mogą się tam znaleźć w nim pewne poprawki, ale pojawia się pytanie, czy trzeba będzie jakiś wniosek składać gdzieś w jakimś urzędzie czy z definicji dostaje tak, się. Tak, oczywiście nie, nie. To tutaj nie ma mechanizmu działania z urzędu, musi być złożony wniosek przez osoby zainteresowane. No zresztą większość tego typu procedur odbywa się odbywa się na wniosek, to nie jest sprawa wielce skomplikowana i po rozpatrzeniu tego wniosku, organem rozpatrującym ten wniosek jest organ rentowy, a więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie świadczenie będzie wypłacane. Ja mam takie przekonanie, że w debacie parlamentarnej, no która będzie musiała być jednak debatą dosyć taką sprawną, szybką, że tutaj nie będzie również jakichś rozdźwięków pomiędzy różnymi obozami i na scenie parlamentarnej, a więc i z opozycją. To jest projekt do zaakceptowania, na pewno jest dobrze przygotowany przez rząd, bo Prace nad tym projektem w rządzie trwały kilka miesięcy i sądzę, że będzie to taka szybka ścieżka legislacyjna, chociaż nie wynikająca z tej procedury dla pilnych rządowych projektów ustaw, ale będzie to możliwe właśnie na drodze takiej parlamentarnej aktywności, dosyć intensywnej będzie można ten projekt szybko przeprowadzić, tak żeby Rzeczywiście od 1 marca mógł zafunkcjonować w obrocie prawnym. Mama 4 Plus to, tak jak wspomniałem, kolejny wielki program socjalny prawa i sprawiedliwości. Jednym z największych wprowadzonych do tej pory, oprócz oczywiście programu Rodzina 500, Plus, jest program Czyste Powietrze. I tutaj blady strach padł nagle na ludzi, którzy chcieli skorzystać z tego programu, bo po 1 stycznia nagle wstrzymano, przestała działać strona internetowa po prostu, nie dało się złożyć wniosku drogą elektroniczną. To były bardzo, bardzo wymierne podstawy ku temu, że ta strona przestała działać, albowiem w międzyczasie, kiedy ten program już zaczął funkcjonować od września, zmieniło się prawo, które wprowadzało w życie ten priorytetowy rządowy program, program, na który przeznaczono ogromne pieniądze, to jest ponad 130 miliardów złotych, ale te zmiany są z korzyścią dla beneficjentów. Otóż w moim przekonaniu najważniejszą taką dobrą zmianą w tym projekcie jest w systemie w systemie podatkowym ta zmiana nastąpiła, że będzie wprowadzona ulga termomodernizacyjna, więc ci, którzy będą inwestować również w tym w tym projekcie, to będą mogli z takiej ulgi skorzystać. Ja przypomnę, że pomoc państwa w zakresie termomodernizacji, a więc rzecz dotyczy docieplenia budynków, wymiany źródeł ciepła i stosowania wszystkich tych urządzeń, które mają wpływ na to, aby ta emisja niekorzystnych czynników w wyniku spalania była, była jak najmniejsza. To jest rzecz, która jest związana z tym, że po pierwsze ulga, po drugie pomoc ma polegać na tym, że to będzie dotacja do kwoty 53 tysięcy złotych na realizację takiego projektu. Z drugiej zaś strony, żeby w 100% zrealizować cały projekt w, koszt, w ramach kosztów kwalifikowalnych, będzie można uzyskać Pożyczkę pożyczkę, którą, którą trzeba spłacić, ale na bardzo korzystnych warunkach. To też te nowe przepisy tę sprawę dookreślają. No i istotą tego problemu jest również to, że wysokość tej dotacji, która, którą będzie państwo wspierało tego typu przedsięwzięcia, jest uzależniona od dochodów, i tak naprawdę wszyscy, którzy będą zainteresowani, tym również ci, którzy się wywodzą z tych bogatszych sfer, też takowe wsparcie będą mogli uzyskać. Ja sądzę, że w szczegółach warto o tym rozmawiać, że mam przekonanie, że Radio Kielce taką debatę z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zorganizuje, bo to są rzeczy ważne i myślę, że dobrze przyjęte. My przeprowadziliśmy taką dobrą kampanię informacyjną w ramach również naszego programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ta debata od, odbiła się takim dosyć szerokim echem. Z tego co mi jest wiadomo w województwie świętokrzyskim została nakręcona taka dobra koniunktura związana z tym, żeby składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i to jest dobre, naprawdę dobre rozwiązanie, bo tu w grę wchodzi nie tylko czyste powietrze, aczkolwiek to jest najważniejszy i główny punkt tego tego projektu, ale poprawiamy również własną, że tak powiem infrastrukturę mieszkaniową, no bo i estetykę miast estetykę, i wsi. Miast, i wsi to, jest, to jest ważne. No poza tym nakręci się również ta koniunktura gospodarcza, bo zaangażowanie takich ogromnych środków z całą pewnością uruchomi również te wszystkie mechanizmy typowe dla funkcjonowania sfery, sfery gospodarki. 21 tysięcy beneficjentów już złożyło wnioski w programie Czyste Wietrze. Jest trochę czasu, bo ten program będzie realizowany przez, przez 10, 10 lat. lat tak, Ale na pewno nie ma co zwlekać, jeżeli ma się jakieś wolne pieniądze, jeżeli ma się plan, jeżeli ma się ekipę. Bo to może być teraz problem, żeby znaleźć ekipę, która dokona termomodernizacji, ekipę budowlaną. No właśnie, właśnie też też, też też, o tym tutaj zasygnalizowałem. To na pewno się, to na pewno wszystko wpłynie na tą. Koniunkturę gospodarczą są już przyznane dotacje, te pierwsze wnioski, które one są rozpatrywane tak naprawdę na bieżąco. Zostały również mocą ostatnich zmian, które zostały wprowadzone w tym programie, uproszczone procedury przy, w związku z przyznawaniem tych środków, a więc będą w mniejszym zakresie prowadzone kontrole mające na celu do, najpierw sprawdzenie tego wniosku. Pod kątem legalności przede wszystkim, no i później przy odbiorze, już nie będzie też tak, że wszystkie inwestycje będą kontrolowane, ale wybrane, wybrane losowo. To jest też dużo łatwiejsze usprawnienie dla funkcjonowania służb państwowych, w tym wypadku pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no którzy i tak będą mieli ogrom pracy, aby zweryfikować taką ogromną ilość wniosków, która mam takie przekonanie wpłynie, do funduszu, bo to naprawdę jest dobry projekt i zachęcam do tego, żeby z niego skorzystać. Najważniejsza informacja na dziś, że już znów można od poniedziałku składać wnioski tak, do Tak, ale te wnioski też te, droga elektroniczna była mm -hmm, zablokowana, można, tak. było, można było składać, składać te wnioski w formie papierowej, a no, ten system trzeba było dostosować do powszechnie obowiązującego prawa przede wszystkim. No tak, żeby już jak już. Tą ścieżką tę procedurę się rozpoczyna, to żeby ona była już kompletna, a to była przerwa tylko i wyłącznie techniczna, aby można było ten program dostosować do nowych prawnych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Kielce był dzisiaj lider Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lidiec. Dziękuję bardzo, Dziękuję pozdrawiam serdecznie.